Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Napoleon Total War. Witajcie, moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy? Mianowicie udało nam się obronić Morawy. Zajęliśmy Czechy. Panie. Oraz zajęliśmy Bałkany, a więc Belgrad. Dobrze, ta nasza armia, która stacjonuje sobie w Czechach, która zajęła Pragę niedawno, uderzy na Monachium, a następnie na Innsbruck. I skieruje się w stronę Włoch. Takie są przynajmniej moje plany. No, na razie tutaj stoi i pilnuje, żeby żadna wroga armia tutaj nie próbowała się przedostać. Dobrze, dobrze, dobrze. Ta armia ściga tych Austriaków tutaj. No i tu mamy Belgrad. Okej, sobie tutaj poza nagraniem sobie tutaj porozbudowywałem troszeczkę. Zbudowujemy tutaj uczelnię w Krakowie oraz koszary, właściwie we wszystkich większych miastach. No, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. O, Wenecja. Wypowiada mi wojnę. O, coś takiego. No dobra. Zobaczymy, kto się... O, jak mi przykro. Wszyscy moi sojusznicy się na was rzucili. Francja, Węgry, Prusy, a więc macie przerąbane, powiem wam szczerze. Ale niestety mamy kolejnego wroga do pokonania. No, troszkę jestem tym faktem zaskoczony, powiem szczerze. Zerwię umowę, ale mam pojedyncza płatność. Nie chcę z wami. Nie. Mamy takie same oceny. Moja władza to jest przerażająca, a mój majątek to przepych. Ale mnie uwielbiają mimo wszystko Austriacy. Znaczy Prusacy, przepraszam, mimo że nie poszłem z nimi na wojnę z Saksonią. Tam niczego lepiej nie kombinujcie, pruskie świnie. Dobra, mamy naszego agenta, którego szłoby gdzieś tutaj wysłać wrogowi jako rodzaj podpuchy. Dobra, wyślijmy cię na razie tutaj. Okej. Anulowano porozumienie handlowe z Wenecją. No dobra. Tutaj mamy to wszystko pięknie, ładnie zrobione. Słuchajcie, myślę sobie... A, ostatnio... Nie wiem, czy to mówiłem w poprzednim odcinku, nie pamiętam. Że robiłem ostatnio testy związane z Empire Total War. I wyszły bardzo pomyślnie, bardzo pomyślnie. Zagrałem sobie bitwę ze zdobywaniem twierdzy i moje problemy minęły. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak się to wszystko będzie rozwijało w przyszłości. Dobra, by tych tutaj sklepać. O, dorwijcie ich. Wiecie co, albo nie. Tak, ta nasza armia. My tutaj już możemy werbować kogoś? Jeszcze nie. O, oho. Gotowi! Dobra, wy na razie tutaj. Moi drodzy. Teraz tak, ta armia zajmie się tymi typkami. Rozwalić ich. Automatycznie. Pięknie. My tu czekamy co prawda na oddziały huzarów, które mają się lada moment tutaj stworzyć. O, zobaczcie sobie, tutaj jest szabel. Każda szabla oznacza większą bitwę. Tak więc, oj, było tu tego. Dobra, na razie nic jeszcze zrobić nie mogę. Niestety. Jakie mam stosunki? A, mam sojusz z Rumunią. Z Rumunami też zawsze mieliśmy dobre stosunki w naszej historii. Dobra, jedną turę musimy tutaj jeszcze czekać. Okej, lecimy dalej. Dobra, to nasz gentleman. Nasi gentlemani się przerzucają. Uuu, oni tutaj chyba coś kombinują. Wenecja. Francja. Nie chcę wypowiadać wojny Wielkiej Brytanii. Ile razy mam to powtarzać jeszcze?
Wojna z Wielką Brytanią nie jest mi na rękę. Po prostu. To nie jest coś, czym chciałbym się zajmować teraz. Mam dużo większe zagrożenia u swoich granic, na przykład Austriaków, na przykład Wenecję. Ale nie, wy mi musicie cały czas proponować wojnę z państwem, z którym mam bardzo dobre relacje i z którymi wojny kompletnie nie potrzebuję. Dobra, mamy kolejnych agentów naszych tutaj. Można ich jakoś fajnie na pewno wykorzystać, ale najpierw sobie tutaj odbierzmy meldunki naszych... Dobra, meldunki z naszych badań. Wszystko się ładnie tutaj rozwija. Przydałoby się uderzyć na Zagrzeb. Powiem szczerze, tutaj... werbunek oczywiście milicji. Okej, nasza armia, bo byśmy wyszli z miasta. To miasto się tutaj nie zawali. Dobra, uderzmy tu. Jedziemy na Zagrzeb, moi drodzy. Z jednej strony. I z drugiej strony. Za chwilkę na nich uderzymy. Dobra, idziemy tu. Rozpocznijmy tą rzeź. No, słuchajcie, mamy dwie nasze armie przeciwko jednej armii wroga. Mamy miażdżącą przewagę. Myślę, że oni powinni już dobrze o tym wiedzieć. Ale no cóż, chyba nikim tego jeszcze nie powiedział. Dobra, słuchajcie, szturmujemy. Szturmujemy Zagrzeb. Szturmujemy Chorwację. Oj, jak... Ja, wy jeszcze tego nie widzicie, zapomniałem, że ja mapkę wczytywania bitwy widzę, znaczy ekran wczytywania bitwy widzę nieco wcześniej niż wy. Oczywiście na pewno widzicie teraz już. Karl von Österreich Teschen, Teschen jest tutaj. Broni, dowodzi obroną Zagrzebia. Dobra, słuchajcie, czas im sklepać dupska. Myślę, że nie powinno być to zbyt trudne. Zobaczymy. Co się tu wydarzy, moi drodzy. Okej. Sporo lekkiej piechoty. Troszkę odrapańców. Grenadierów. Fizylierów. Landwery. Nie widzę tutaj uzbrojonych mieszkańców. I nie mają artylerii. Oj, powiem wam szczerze, nie chcę być w waszej skórze. Dobra. Nasz haubicki tutaj. Blisko, panie. Tutaj krótca, dobra. Jak tam z zasięgiem, pięknie. Bez większych problemów. Teraz tak, nasi huzarzy. Rozkazy grupowe. Tutaj w lesie się skitrać. Nasz sztab generalny, myślę, że tutaj, w tym zagłębieniu. Oj, znowu mi ekran ucieka na lewo. Dobra, lecimy. Myślę, że dam sobie z tym radę. Dobra, minęło. Haubice rozpoczęły ostrzał pozycji wroga. Się tu wydarzyło. Dobra. Zobaczymy, co oni tutaj wykombinują. O, już chyba więcej widzę, co oni kombinują. Wy. Czworoboki. W razie czego. W razie, gdyby tej kawalerii odbiło. To są kirasjerzy wroga. A. Sorry. Stawcie się troszkę bliżej. I tutaj czworoboczek. Dobra, przeciwnik rozpoczął szarżę. Przygotować się. Moi drodzy. Dobra. Pauza. Nasza artyleria nie skupi ostrzał swój na tych tutaj. Myślę, że to nie jest zły pomysł. No i tu ruszyli na nas. No, ale... giną.
Nie pozwólmy im zdobyć Szandaru. Ale łup. Ale walka. Bausenmachen. Kurna, znowu zapomniałem o tej lewej, o tej prawej flance. Oj. Kiedy ja się nauczę? Dobra. Tutaj też wszędzie czworoboki. W razie czego. Czworobok. Czworobok. Pożegnać ich z tupetem. Przepraszam, z przytupem chciałem powiedzieć. Austriacy ruszają do wojny. Nie boją się nas. Dobra. Kolejne zgrupowania wojsk wroga zostały rozgromione. Teraz tak. My. Ustawić się. Tu. Biegiem, panowie, biegiem. Rozstawiamy się. Ci tutaj co robią? Są w pierdzie dostać, czy co? Mama ich nie kochała w dzieciństwie. Wiecie, potem się biorą takie skłonności samobójcze. To się nie bierze znikąd. Podbiec, podbiec, podbiec. Pamiętajcie, że oni mają lepszą celność i lepszy zasięg od nas. Pauza. Haubiciątka upać tutaj w tego dowódcę. Nasi huzarzy zająć miasto. Tu, tutaj. Biegiem. Moi kochani. Bardzo ładnie. Tak jest. Zasypywać tam Austriaków ogniem. Bardzo dobrze. Mamy ich. Mamy ich. Mamy ich. Tutaj wygląda sytuacja. Tu się nie chcą dziady poddać. No, trzeba ich będzie nakłonić do tego. Tutaj na tych grenadierów też uważajcie. Dobra. Ten sztab dostaje. Dostajemy się tu. Biegiem, panowie. Na polu bitwy przemieszczamy się jak? Oczywiście biegiem. Dobra, z tymi tutaj trzeba się uporać. To jest nietknięty oddział. Jest w pełnym stanie niemalże. Tutaj walka wręcz. No dobrze. Skoro chcecie. Bardzo ładnie. Tutaj walki, walki, walki. Nasi ludzie są troszkę zmartwieni obecną sytuacją. Biegiem. Rozstawiamy się, panowie. Tutaj. Nawet możemy tak troszkę... Pauza. Tak troszeczkę pod kątem. Żeby im tam nie było za dobrze. Teraz tak, pauza. My rozstawimy się tu. Proszę bardzo, biegiem, biegiem, biegiem. No i nasze flanki zaczynają otaczać przeciwnika. Domyślam się. No, jak wam przywalimy, to wam się odechce. Biegiem, 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 biegiem.
Rozstawiamy się. Biegiem, rzecz jasna. Spieprzają. Pauza. Haubice, wstrzymać ostrzał. Dobra. My tam naszym pomagamy. Strzelamy w plecy Austriakom. Pięknie, nasze wojska zdobywają doświadczenie. Bardzo miło. A Austriacy zdobywają. Co zdobywają? Nic nie zdobywają. Giną. Marnie. I to im całkiem nieźle wychodzi, muszę przyznać. Gdzie tu jeszcze jacyś Austriacy są? Nie wiem, bo nie widzę. Dobra, zakończył bitwę. Heroiczne zwycięstwo, wspaniale. Wspaniale nam to wyszło. Nie było źle. Chociaż po raz kolejny jakieś nasze oddziały zaczęły się cofać. Co jest troszkę niepokojące, muszę przyznać. Ale ładnie. Pokojowa okupacja, Chorwacja nasza, moi drodzy. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Teraz tak, ciebie przerzucamy tutaj. Zaatakujesz Wenecję. Okej, słuchajcie. Teraz jeszcze taką sprawę mam. Mianowicie, o, możemy pohandlować sobie z Danią. Zaproponuję oczywiście umowę handlową. Bardzo miło. Z kim jeszcze? Chyba z nikim. Imperium Osmańskie, właśnie. Zaproponuję umowę handlową. Bardzo miło. Dobra, poprawimy nasze stosunki dyplomatyczne z muzułmanami. A, tu jest jeszcze jakiś oddział, patrzcie. Jakiś jeden oddział wojskowy się tu uchował. No, spokojnie. Dobra, słuchajcie, mamy sporo hajsu. Jaki mam przyrost hajsu na tule? 25... O, szeszty. Dobra. Tutaj sobie może spróbujemy... Może nie spróbujemy, ale zaczniemy tworzyć flotę. Zaczniemy tworzyć flotę. Szybkość 20, siła ognia. Teraz tak, pytanie, na co ja mam pójść? Czy mam pójść w parowce? Czy mam pójść nieco bardziej sprawdzone rodzaje okrętów? Czyli na przykład okręty liniowe. Dobra, 74 działowce, tak myślę, no możemy je na razie robić. I zbudujemy sobie fregaty. Dobra, rozpocznijmy budowę naszej floty. Najbardziej kosztownego rodzaju wojsk w tamtej epoce. Ty ziomal, nie miałeś czasem się tutaj przenieść? Dobra, nasz agent idzie. A ci tu skąd? Nie, wy macie tam cisnąć. Ja was bardzo proszę. Nie róbcie mi takich rzeczy. Tutaj cały czas się to odbudowuje. Tu jeszcze nasza armia w ogóle stacjonuje. Dwie tury. Dwie tury. Tak, ciebie agent. Przerzućmy tutaj. Zobaczymy. Jakie polecenia, panie? Co wy tam macie? A, troszkę wy tu macie tych jednostek. Rozkazy, wasza dobra. Dostojność. Słuchajcie, uderzymy sobie na Monachium. Na Monachium, na Monachium. Do oblężenia! Uff. Wiecie co? Dobra, ja się może cofnijmy. Cofnijmy się. Tu jest armia pruska. Myślę, że... na razie zobaczymy. Ty tu infiltruj to miasto. Uuu, zginął. Ach. Został rozstrzelany. Kiepsko. A, to tu odbudujmy. Ile to tur będzie trwało? 4 aż. No, dosyć sporo. Dobra, naszego agenta tutaj. Jak sobie życzę. Przerzućmy. No, nie jest źle. Nie jest źle. Temu się udało przedostać bez większego problemu. Jesteśmy gotowi.
Jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Dobra. To mamy. Dobra, to są nasze siły, które uderzą sobie na Wenecję. Tu mamy siły, które uderzą na Monachium i Innsbruck. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy dalej. A, nasi dżentelmeni jeszcze się muszą oczywiście przemieścić. Bardzo miło. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Mam nadzieję, że nic głupiego. O, ci tu idą. Pytanie tylko dokąd. O, tak jak myślałem. Ha! Mamy was! Mam was! Nie wracać! Ach, wrócili się. Uzupełnili się. Ach, skubańce. Myślałem, że będę miał miasto bez obrony przed sobą. Ale jednak nie jest aż tak pięknie. No, zobaczymy. Tutaj Prusacy przerzucają swoje siły. Tu nawet Imperium Osmańskie coś kombinuje. No, kolejnego szpiega mamy. Tak, panie. Dobra, ciebie, mój kolego. Przerzućmy tu. W te rejony. A, po 6, dobra. Okej. Państwo kościelne, papież mi wojnę wypowiedział. Patrzcie ich. Papież mi wojnę wypowiedział. Mi. Polsce. Aż dziw bierze. Państwo kościelne. Takie małe główienko chce zaatakować coś tak ogromnego jak Polska. Dobra. Z tymi tutaj może umowę handlową. No, jesteście zainteresowani. To mnie bardzo cieszy. Zawsze jakiś dodatkowy hajs. Dobrze. Co my tu mamy? O, w Kijowie. Kolejny agent. Jego przerzucamy tutaj. Dobra. Nasza armia. Sklepać tych tu. Sklepać. Automatycznie. Bardzo ładnie. Zablokować tą drogę. Gdyby tak komuś się zachciało tutaj rozpocząć jakąś ofensywę przeciwko nam. Dobra, rekrutacja wojsk. Bardzo miło. Wasza dostojność. Teraz tak. Jeszcze nie można rozpocząć. Jezus Maria, ile czasu to będzie trwało? A, my tu nie mamy pełnego stanu. Dobra, to wy się na razie wycofcie tutaj. Wszyscy, marsz! Wycofcie się na razie tu. Okej. Dobra, tu będziemy przerzucać siłę uzupełnienia. Jezus Maria, dobra. Okej. Dobrze, jak tu wygląda sytuacja? No cóż, jesteśmy na razie troszkę hamowani. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co zrobią nasi wrogowie. Jestem swoją drogą bardzo ciekawy. Aha, miejsce kultury i nauki. Kurde, fajnie. Fajna jest ta polska wersja językowa tutaj. Chociaż nie wiem, czy ona czasem nie jest wzięta z Empire'a. Właśnie, chciałem zagrać w Empire'a polską i zająć calutki świat, słuchajcie, inwazja na Amerykę, moja ogromna flota ląduje. Ach, to byłoby piękne. I myślę, że jest to realne do zrobienia. Stworzyć takie super mocarstwo i zająć na serio cały świat. To byłoby coś. O, strasznie tu się ostatnio Prusacy rozrzucają, no. Co oni kombinują? Dobra. Karonady. No, w końcu z Bałkan możemy ruszyć nasze wojska. A nie. Nie możemy. Ale to se rozbudujmy. Czemu nie? Zuk, gdzieś jeszcze coś możemy rozbudować. Moi drodzy. Jak tam budowa naszych okrętów? O, żeś ty. One się będą długo budowały.
Dobra. Tu. Niestety nic nie możemy tutaj zrobić. Mam kupę hajsu, a nie mam na co ją wydawać. Dobra. To sobie zmieńmy tu. Handel. Tu to samo. Raczej już walki się nie będą toczyły. Chociaż wiecie, nigdy nic nie wiadomo. To też sobie przebudujmy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Okej, gdzie ja jestem w ogóle? A, tu są dopiero Węgry, dobra. Tu nasze wojska czekają na uzupełnienia. Ta nasza armia uderzy sobie tu. A co? Kto bogatemu zabroni? Okej, moi drodzy. No cóż. Spróbujemy w następnym odcinku zaatakować sobie Wenecję. Oni mają tutaj strasznie dużo piechoty liniowej. Mają strasznie jednolitą armię. Myślę, że powinniśmy sobie dać z nimi radę. Co oni tutaj mają? Samą piechotę liniową. Chociaż bardzo mocno doświadczoną w boju. Chociaż nasi żołnierze też mają też spore doświadczenie, ale nie aż tak duże jak armia wenecka. Nie wiem, skąd oni mają tak duże doświadczenie bojowe, żołnierze weneccy, ale mają. No cóż. Okej, moi drodzy. No cóż, mam... Kurde, z tym no cóż, cały czas no cóż powtarzam. Bez sensu. Okej, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie. Cześć. Czołem. Ciao. Do następnego.